Przez ciebie, Jasiu, przez ciebie.
Przez ciebie, Jasiu, wianek tracę. Utraciłam go zielonego. Utraciłabym zielonego. A nabyłam se płaczącego. Płaczący wianek, gdzie bądź znajdziesz. Płaczący wianek, gdzie bądź znajdziesz. A zielonego się pozbędziesz. Czemu ty, Kasiu, w lasku stoisz? Czy świętej rannej, czy świętej rannej, czy świętej rannej rosy boisz? Gdybym się rannej rosy bała, gdybym się Cytyni, moskunia, cycieni.
Sobie zachowała.
rum, rum, cum, cum, Bernadyn wie. Gruchały tam jamrumca, rum, rum, cum, cum, Bergołem wie. Tylko jeden jamrumca, rum, rum, cum, cum, Ber nie grucho. Bo się w kasi jamrumca, rum, rum, cum, cum, Ber zakochał. Kasia tam o jamrumca, rum, rum, cum, cum, Ber chodziła. I jeść mu tam jamrumca, rum, rum, cum, cum, Ber nosiła. Żeby było ciekawe, to wszędzie w Europie Wschodniej są te jamrumca, nieważne jaki to jest język, ale no nawet na Litwie, na Łotwie, na Białorusi, wszędzie, na Ukrainie, to wszędzie są te jamrumca. Ludzie uważają, że to się wzięło od języka jidysz, ale nie do końca to nie jest pewien, że jak chłopi to jeździli sprzedawać swoje rzeczy do miasteczka i słyszeli, jak ktoś tam śpiewał jidysz, no te słowa to przekształcali czasami, a czasami nawet wymyślali, jak byli kolędnicy i chodzili Żydzi, to oni też śpiewali swoje tam piosenki, które nie przypominały oczywiście języka polskiego, albo były mieszanką języka polskiego i tego, co im się wydawało, że jest jidysz. Za Krakowem syrokie wody, tam Marysia tiara u chacha zbiera jagody. Tam Marysia tiara u chacha zbiera jagody. Przyszedłem do nich, ja chłopak młody, i prosiłem tirara u chacha o te jagody. I prosiłem tirara u chacha o te jagody. Ona mi mówi, na miłość Boga, słońce już ucha daleko droga. Słońce już nisko tirara, ucha daleko droga. Nie bój się Maryś, dalekiej drogi. Mam jo konika tirara, ucha moś tyły nogi. Mam jo konika tirara, uchacha moś tyry nogi. A ten konicek, ten rozbójnicek, zadeptał rutkę tirara, uchacha posą tronicę. Zadeptał rutkę tirara, uchacha posą tronicę. Tam za Krakowem syrokie wody, tam Marysia tiara u chacha zbiera jagody. Tam Marysia tiara u chacha zbiera jagody. Przyszedłem do niej, jo chłopak młody,
daleko, tam za Krakowem. Syrokie wody, tam Marysia tirala, uchacha zbiero jagody. Tam Marysia tirala, uchacha zbiero jagody. Żeby tak nie było, że jest tak rozmawiane. Dobra, co? No tak teraz. Wydełecko przez wieś, przez miastecko, ku zielony Dąbrowie. Rozkwitały przed nią różne kwiaty. Ona mówi, mój wionek bogaty, i stanęła w dolinie. Stanęła w dolinie, a z do dnia białego, a z się doczekała dzieciątecka małego. Zdjęła z siebie białą kosuleckę i powiła tę małą córeczkę i posła z nią do mamy. Stuk, puk w okineczko, otwórz mamineczko, przeciem wasa córeczka. Prześpię z wami tylko jedną nockę i powiję tę małą córeczkę i pójdę z nią do Jasia. I posła do Jasia i pyta się Jasia, co tam ludzie gadają. Z nićmi się z tobą zabroniają, tylko mi tam gdzieś ich inną rają. O mój Boże jedyny, mogłeś ty nie chodzić, mogłeś mnie nie zwodzić, mnie sierotę ubogą. Byłabym se jak kwiatusek gruzy, suzyłabym u mamusi duzy, a teraz już nie mogę. Byłabym se jak kwiatusek gruzy, suzyłabym u mamusi duzy, a teraz już nie mogę. Piękna. Namawiają. Tak, taka mowa znaczy, no i to było na raju tam dziewczyny. No. O, to nie tak jak teraz, to tam w internecie, tu tam i tak dalej, albo tam ten raj na przykład umarł, popatrz się, tam jest tako i tako dziąka, ma tyle wody i teraz właściwie ty jak to iść tam do niej i tak dalej. No i tak się to odbywało. I na raju. I na raju. No, no, czasami, no tak, że na raju, ale no stała za długo w dołecku, no i potem wszystko się odmieniło. Opowiedziała i była niepotrzebna. Wszystko mówicie. Do naszej wsi tylko do Grojca nie było las. A do Tęczynka, na Wolę Filipowską, do Zalazu, wszędzie się szło przez las. A dawno wiadomo, że chłopcy nie chodzili
tak od nie chodzili spodniami, no mieli takie guliki nazywali. Tak jakby sukmana nazywali tą gulika. No i Jasiu tam miał jakąś Kasię, już tam się trochę pomykał do niej. I tata pojechał z nim na jarmark do Krzeszowic i kupili materiału na dwie pory tych spodni. No ale Jasiu to się tam nie orientował, ile to trzeba było na te dwa metry, czy metr, czy ile. No i użyli mu te spodnie, Jasiu poszedł do tej Kasi przez raz, do drugiej wsi, aby do zarazu. No i miał tę guńkę na wierzchu, ale te portki, bo portki mówili, miał ubrane. No i chciał się załatwić, a nie wiedział, że bał się, żeby się nie pobrudził, albo ktoś to zdjął portki i powiesił na czoku. A potem guńkę spuścił i o portkach zapomniał, poszedł do Kasi. Tak, i siedzi zadowolony, siedzi tak, cieszony, że się mógł pochłonić tymi portkami. No, portki zostały w lesie. No i siedzi, siedzi i mówi tak, wiesz co, ja bym ci coś pokazał, mu coś nowego. No to co, no to co, Kasia się dopytuje. No to grył tak guńkę do góry i mówi tak, tu mam takie, a w domu jeszcze cztery. Przezegnoj ją matuś,
los. Na jej wionek patrzysz. Ale jest, później była wersja, znaczy też co melodia tak samo, ale inna melodia, zaraz jak to było. Uklęknij ze Maryś, tu przed obrazami, o błogosławieństwo poproś swojej mamy. O błogosławieństwo poproś swojej mamy, by cię pokropiła, Boże słowo dała, a ty jej podziękuj, że cię wychowała, a ty jej podziękuj, że cię wychowała. Podziękuj tatowi, także i mamusi, pożegnaj się z braćmi, bo wychodzić musisz. Pożegnaj się z braćmi, bo wychodzić musisz. Pożegnaj się z braćmi, także i siostrami. Siadaj na furmankę i pojedziesz z nami. Siadaj na furmankę i pojedziesz z nami. Tylko to jest chyba wcześniejsza melodia, tak, a to jest tak, późniejsza. Tak. Tak jak pani mówi, ta melodia jest wcześniejsza, tak. I widzimy, jak w okresie międzywojennym na pewno już zmieniało się i dwie tradycje, starsze i młodsze żyły. No i wtedy wyprowadzano pannę młodą, oczywiście drużbowie wyprowadzali. No i a już w międzyczasie już pan młody był u panny młody, więc pani młoda wychodziła pierwsza, siadała na furmankę, na jedną, a pan młody z dróżkami na drugą, no i wtedy wiokonik ujechali do ślubu. A czy wtedy grali coś, jak jechali do ślubu, czy na przykład batami sprzedali? O, to różnie to było, proszę pana, różnie to było zazwyczaj. Znaczy, jechało się chmurkami i proszę pana, co było na przykład? Lubili się mijać furmani. Kto miał lepsze konie, kto miał ten, wino z bata i dawaj. I wtedy dopiero było ten czasami, to jeszcze do ślubu łagodniej. A jak jechali ze ślubu, to wtedy na rolę. No i się musiało przewrócić. Nie każdy, to już był niedobry furman był, jak się wywrócił. Ale koniowi dawali łódkę i koń dopiero wali ogół. Nie, nie. Mój dziadek nigdy ze ślubu nie dowiózł cały. O nie, dobrze. Bo na przykład mój tato zawsze dowiózł cały. Zawsze dowiózł cały. I co? Były znaczy bramy były. Bramy były z nami. I trzeba by się wykupić. Drog, tak, i musieli ci wykupić, prawda? A czym? No wódką. Czym był? I proszę pana, i co jeszcze? No to właśnie było też honor, żeby bramę przejechać, albo złamać tą rzecz, albo tak przejechać, żeby właściwie tego okupu nie dać. I ten furman był wtedy, co to potrafił tak przejechać. I nie wywrócił, to było wtedy dobrze, bo tak jak wywrócił, no to było to różnie, wtedy było i pokiereżowanie i tak dalej, bo to jednak ten, ale to jak taki kolumn wjechał tam się później, no to było dobrze, no ale nie, no wie pani, to już tak było, wie drugie, jak ten, że taka była właściwie, honor był brany przejechać, i żeby właściwie też. No to już było takie co. Uklęknij ze teraz. Przezegnaj ją, matuś, prawo.
dawna córę mam, oj, nie wydawaj za byle jakiego, bo jej urody żal. Oj, nie wydawaj za byle jakiego, bo jej urody żal. Bo jej uroda jak bystra woda, a jej lica pięknie zakwitają jak w ogrodzie róża. A jej lica pięknie zakwitają jak w ogrodzie róża. Jak róże zerwiesz, nie będzie rosła do mojej mamusi, do mojej kochanej drużeczka zarosła. Do mojej mamusi, do mojej kochanej drużeczka zarosła. Cierniem zarosła, wodą zalała. Oj, nie wiesz, nie wiesz, moja mamo droga, za kogoś mnie dała. Oj, nie wiesz, nie wiesz, moja mamo droga, za kogoś mnie dała. Dałaś, nie dała, w ręce Nie ma tego w tekstach. Trzeba sobie zapisać, pani Kładzie teraz pomyśluje, a Gustaw coś powie mądrego. Cię tak ciepło pa. Dziękuję bardzo. Zobaczcie, to jest bardzo stara melodia. Ten melodię, jak my nazywamy, modalny, dlatego że w średnim wieczu i do renesansu mniej więcej, jeszcze wcześniej, to były bardzo stare skale, które były używane również w kościele. Te skale ogólnie nazywa się modalne. I na funkcji ludowi mamy taki pochorek, który mamy i bardzo dawne jeszcze słowiańskie melodie, takie melodie średniowieczne, ale też i nowsze, wszystko razem tam żyło. Ja tą piosenkę znaczy znam, ale krótszą trochę i na inną melodię. Maturo moja, śliczną córę masz, oj, nie wydawaj byle za jakiego jej urody żal, bo jej uroda jak bystra woda, a jej liczęta ślicznie rozkwitają jak w sadzie róża. A jej liczęta ślicznie rozkwitają jak w sadzie róża. Ja różę zerwę, nie będzie rosła, a i ta moja zielona drużeczka cierniem zarosła. A i ta moja zielona drużeczka cierniem zarosła. Ja tyle. No bardzo ładna, bardzo ładna. No pierwsza część jest bardzo znana na kurtkach nowych. Jak róże zerwiesz, nie będzie rosła do mojej mamusi, do mojej kochanej drużeczka.
wiedzą, pod wiedzą. Tata z mamą siedzą i tak sobie radzą, za gorą nie dadzą. I tak sobie radzą, za gorą nie dadzą. Oj lala, nie pójdę za pana. Ino za takiego jak ja jestem sama. Ino za takiego jak ja jestem sama. Bo panu potrzeba puchowych poduszek, a ja chłopcu ze wsi pościelę. Pamiętasz, jak my do kałuży lecieli się nogi myć i myć te? No, no właśnie.
I to taki kawałek dość spory. No, no, trzeba było spalać i długo dzisiaj tak dalej. Się by go uszkadzał, nie puszczał. No, leci się. Tak było. Tylko by się tak zrobił, że ja nie pamiętam. Dlatego, no bo właśnie, to obmycie działu, że się będzie przez cały rok zdrowy. I tak by nie ci nie działo. No ale teraz, no daru cię, bo to ciągle nie mogą. Ale można na miskę nalać. Nie, nie to samo. To nie to samo, bo ja pamiętam, to bo nas mama też w domu budziła i bardzo wcześnie ciemno jeszcze było i chodziło się do strugi i wtedy brat miał taką traskotkę z jarmaku i taką krekotkę i trzeba by, i wtedy szedł i do jednej babci, do drugiej babci pod okna budził ją i potem dziadek szedł z nami i paliliśmy Judasza. Trzeba było wcześniej zgrabić na ogrodzie, te śmieci się trzymało i w jakimś takim miejscu, żeby krzywdy nie zrobić, podpalaliśmy to tak wcześnie rano, żeby to właśnie było Wielki Piątek i to było to palenie Judasz. Żył w swoim
no przecież nie było karabinie. Gdy to na formację wieźli, a za formacją szli ludzie i śpiewali. I zawsze była taka, taka pani starsza, która właśnie przewodziła. I jak nie umieli, to ona, najpierw ona zwrotkę i później ten, i tak właśnie. Czyli dwa razy każdą zwrotkę śpiewano? Tak. Bo przepowiadał ktoś słowami, a powiadał. A przepowiadał słowami. Tak, ale powiadał. Ja powiadam, dlaczego księża żyją w celibacie? A propos potrzeby. Niech pani nam powie. Bo jak zaczyni już takie byli braciszkowie, no i tam przełożony im mówił, że każdy będziesz Miszką osobno w celi, bracie. A oni jak przepisywali te pisma, to chyba pisali, że każdy ksiądz będzie żył w celibacie. A każdy ma mieć osobną cel. To o to chodziło. Jak się męczą. To zaśpiewajmy to z Narodu Człowiecza, a potem sobie powtórzymy wszystko, bo już nas czas się kończy. Braci spocząć po skończonym biegu, lecz znowu wstaniesz, boś tu na noclegu. Boże, ten zmarły w domu Twym przebywał, żył w Trzy tygodnie we dworze,
pani Marii Dębskiej-Zubna. Serve, który je, który je, który je,